Kamil Łasiuk, Tuba Siedlec. Witam Państwa. Nasz kraj mierzy się codziennie z bardzo wieloma różnymi problemami. Najbliższy z nich to przyjęcie znacznej liczby emigrantów do naszego kraju. Co sądzą na ten temat siedlczanie? O tym dowiemy się w następującym materiale, na który Państwa serdecznie zapraszam. Bardzo chciałbym się dowiedzieć, co Pani sądzi na temat imigrantów, którzy mają niedługo trafić do Polski. Czy jest Pani za, przeciw? Co Pani na ten temat sądzi? To znaczy, ja sądzę na ten temat, że no szkoda tych ludzi oczywiście, no ale biorąc pod uwagę, jakie mamy warunki w Polsce, że my wszyscy ludzie też nie mamy godnych zarobków, mieszkań i tak dalej, że krzywda się dzieje nami, dzieciom naszym. Także no jak co to będzie, jak oni tu przyjdą, no to jak my będziemy funkcjonować? Także to ja uważam, że to też jakieś zagrożenie z mojej strony. Także ja uważam, że nam się tak dobrze nie powodzi, żeby jeszcze tyle osób przyjmować. Aczkolwiek no wiadomo, że żal ludzi, no ale trzeba patrzeć najpierw swój kraj, a dopiero pomagać innym. Mam do Pana pytanie. Co Pan sądzi na temat imigrantów, którzy mają niedługo trafić do Polski? Nie, to jak według mojego zdania to jest troszeczkę przesada, bo nam Polakom żyje się byle jak. To nie wiem, ale to po mojemu to te władze powinni inaczej postąpić. Zastanowić, kogo przyjąć, no to czy to jest zbiorowisko bezdomnych dziadów, mało u nas dziadów w Polsce. Ale ludzie, jak te dziady do nas przyjdą, to trochę przesada, bo ja mam 62 lata, ja żyję z żebractwa. Ludzie są niektórzy przerażająco dobrzy. Ja mówię, kup mnie pan chleba, a on mnie kupił 13 konserw i 20 zł dał. A największa datka, jaką dostałem, to jest 4 razy po 10 zł, 40 zł. A podchodzi się do takiego z Volvo, się tłumaczy. A on mówi, ma dziecko na utrzymaniu. Ja mówię, nie gadaj głupoty, ludzie, myślcie, co wy mówicie. Moje nazwisko jest Pan Tadeusz Siedlecki Bis. Uważam, że najpierw należy zatroszczyć się o obywateli Polski, o tych, którzy są najbardziej potrzebujący. Nie ma dla nich pieniędzy na socjal, a tutaj tyle osób. Generalnie uważam, że trzeba im pomóc, natomiast uważam, że Polska nie jest w stanie pomóc aż takiej liczbie. Nie mam zdania na ten temat. Nie ma pan nawet wyobrażenia, jak będzie wyglądać Polska, czy nie, będzie lepsza, gorsza? Nie zdają inni ludzie. Okej, rozumiem. Czyli jest pan ogólnie za przyjęciem. Tak, bo Polacy też emigrują bardzo mocno, tak? Czyli nie możemy być przeciwni temu, że ludzie emigrują, szczególnie z takiego kraju. Ja jestem akurat przeciwny i uważam po prostu, że się najpierw powinni naszym społeczeństwem zająć, a później dopiero jakimiś obcymi po prostu ludźmi. Ale proszę pana, na przykład Polska kiedyś też otrzymała pomoc od innych krajów. Czy to tak byłoby fair, czy może nie do końca? Raczej fair, ale ja akurat jestem kierowcą zawodowym. Jeżdżę tam właśnie Francja, Anglia, wszędzie. Jest, po prostu widzę na bieżąco, co w tym kale się dzieje. I tam, czyli po prostu po tym samym, co oni tam wyprawiają, to jestem przeciwny. Bo to no, nie jest naprawdę normalne, co to się dzieje. Jak im coś nie pasuje, im wszystko nie pasuje, przeważnie, to po prostu to zaraz no, latają no, jakieś zamieszki, nie zamieszki. No naprawdę, tam się cuda wyprawiają. Tak jak ja na przykład właśnie jako kierowca jestem, jeżeli po prostu mi do samochodu wejdzie czy coś, to ja mogę zostać ukarany. Od 1000 do 2000 funtów za jednego mogę dostać. A tego jest tyle tych ludzi, że to jest naprawdę nieciekawie. Znaczy no oni po prostu wyprawiają co chcą. No na przykład w tej Francji, to tak jak w tym Calais, tam ludzie, nie ludzie, nawet no na tej zasadzie, nawet prania przed domem sobie nikt nie wywiesi, bo mu pokradną. Wszystko, no tam nikt nic nie zostawia po prostu na tym. Tam albo się w domu trzyma zamknięte, albo zaraz tego nie ma. Powinniśmy ich przyjąć, dlatego że nam pomagają, pomagali, a byliśmy też w trudnej sytuacji. Bardzo mi się podoba postawa papieża. Proszę Państwa, jeżeli trafią, to ich przyjmiemy, z jakie mamy wyjście. Ale raczej ze smutkiem to Pani mówi. No ze smutkiem, z ubolewaniem, że no muszą szukać dla siebie miejsca po obcych krajach. No na pewno woleliby w swoim kraju mieszkać, uczyć się i pracować i w szczęściu i zdrowiu, prawda? A jak muszą, no my kiedyś też szukaliśmy zatrudnienia w innych państwach.
jak będzie, los pokaże. Czy według Pani jakoś znacząco zmieni się nasz kraj po przyjściu tych uchodźców za powiedzmy 20 lat i czy odczują to takie małe miasta jak na przykład Siedlce w jakimś stopniu? Myślę, że nie odczują, że nie będzie to aż tak duża fala uchodźców, żebyśmy my tutaj w Siedlcach odczuli. My jesteśmy tak fajnym miastem i tak prężnie rozwijającym się, że na pewno damy radę. Że religia nasza nakazuje, żeby jednak pomóc tym ludziom, tylko jest pewne niebezpieczeństwo, że to mogą być terroryści, islam i wtedy mogą nam trochę zagrażać. I czy sądzi Pan, że mogą zagrozić takim małym miastom jak na przykład nasze Siedlce? Czy to będą... Sądzę, będą, jeśli będą to raczej duże miasta. Oni są, żeby jak najwięcej ludzi zabić. I nie będą się bawić w małe wioski, miasteczka, tylko spróbują na wielką skalę uderzyć. To jest ich cel, jak najwięcej ludzi zabić. No trzeba pomagać, ale powinniśmy się zająć naszymi małymi dziećmi, które też są głodne, też potrzebują, a co ja oglądam, wiem, to rząd nie za bardzo jest taki przychylny. Przedszkola tamtego, tam, takie różne żłobki, nie żłobki. No powinniśmy tutaj, tak myślę, w pierwszej chwili tym zająć. Emigranci no też koczują. No ale pomagać trzeba. Jakie by było Pana odczucie, gdyby na przykład 1000 tych emigrantów trafiło do Siedlec? Tutaj ludzie nie mają pracy, nie ma zakładów, nie ma nic. To jakby tutaj trafiło jeszcze 1000 ludzi, a my z naszych podatków, ja ciężko przepracowałem 40 lat, bo jestem emerytem i teraz jeszcze z moich podatków, no trzeba dożywiać tamtego, pomóc. Ale to za dużo ludzi by było. Ogólnie to chyba nie mam zdania na ten temat. Jest mi to obojętne. Bo to sprawa jest wyjątkowo trudna i dla mnie zastanawiająca. Ponieważ ja nie wiem, czy oni, dzień dobry, dokładnie poszukują chleba, pracy, czy przyjechali jakiś w innym celu. Bo jak się okazuje, że są tam pojedyncze osoby, które prawdopodobnie, gdy tutaj u nas otrzymają jakieś warunki godne do życia, no to ściągną jeszcze pozostałych, a te rodziny arabskie są dość liczne i wtedy zamiast 12 tysięcy może się zrobić 5 razy tyle. A to już jest problem. Skoro nie możemy sobie poradzić z Polakami, którzy mieszkają gdzieś tam w Kazachstanie czy na Ukrainie i po prostu nie dbamy o nich, a teraz tutaj staramy się im zapewnić jakieś godne warunki. Myślę, no trzeba się nad tym zastanowić. Uważam, że też nie należy odrzucać ich, prawda? Przecież myśmy byli też w podobnych sytuacjach. A czy miasto Siedlce jest w stanie zapewnić im odpowiednie warunki? No raczej nie, skoro my nie mamy miejsc dla ludzi mieszkających w bardzo trudnych warunkach, prawda? Bo mieszkają w takich barakach tam gdzieś koło zakładów Karo. No to teraz, którzy przyjeżdżają do nas, żądają do odpowiednich warunków. Jestem mocno za. I jak gdyby rozumiem te argumenty ludzi też i ten strach, ale w Polsce jest ponad 10 tysięcy parafii. Jeżeli by na każdą parafię przydzielić dwie rodziny, to oni rozbici w ten sposób, to jest rodzina, to jest 3 do 5 osób, to nawet 30 tysięcy byśmy nie zauważyli. Myśmy kiedyś w Iranie byli w wielkiej, dużo większej ilości. Wtedy jeszcze była Persja i nas przyjęto spokojnie. Także uważam, że... Zresztą podejrzewam, że to tak będzie przymusowo później. To lepiej, żebyśmy to okazali jakoś, niż żeby później nam wymawiano, że żeśmy to na siłę zrobili. No jeśli by przyjechać, my mieli pracować, to jestem za. Jeśli chodzi o sam socjal, to uważam, że jest dużo Polaków, którzy powinni dostać pomoc prędzej niż imigranci. Należy im się niektórym, prawda, bo ciężkie mają życie i to, co się tam wydarzyło, to wszyscy rozumieją. No jeżeli chodzi o tych, że tak powiem, muzułmanów, to nie wszyscy są zadowoleni. Ja myślę, że to jest niebezpieczeństwo jakieś dla nas. Jak to się rozwinie, to trudno powiedzieć. Myślę, że to dopiero się nasila. No odmienność kulturowa, która dla nas jest niezrozumiała i szczególnie ich agresja, bo może my nie doświadczamy tej agresji takiej bezpośredniej, która tutaj na nas, na naszych ulicach jeszcze się nie pojawiła, ale każdy z nas ma jakichś znajomych za granicą i
te wiadomości, które do nas przychodzą z Londynu, z Paryża, z Berlina, gdzie koledzy opowiadają, czy znajomi, że wieczorem do domu ciężko jest im wrócić, no to wiadomo, że to jest, dla nas jest to straszne.